na Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Piłkarze Kujawi Bank Spółdzielczy i Inowrocław wracają do gry. Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej ustalił terminy rozgrywek zarówno czwartej ligi, jak i meczów pucharowych. Na ten temat rozmawialiśmy ze Sławomirem Roszakiem, prezesem klubu. No właśnie, znane już są jakieś konkrety odnośnie terminów? Tak, no organizator rozgrywek, Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej na swoim posiedzeniu oczywiście wcześniej konsultował z prezesami klubów. Już podjął uchwałę odnośnie rozpoczęcia rozgrywek czwartej ligi, w jakim trybie mielibyśmy właśnie jesienią rozegrać. No i również temat Pucharu Polski, Okręgowego Pucharu Polski, tutaj dokończenie tych rozgrywek, bo jak na pewno wierni kibice wiedzą, jesteśmy w 1/4 finału. Będziemy rozegrywać mecz w Kujawiakiem Kowal na wyjeździe i termin tutaj przypada na 25/26, czyli sobota, niedziela lipca. W międzyczasie jeszcze 5 sierpnia rozegralibyśmy przy awansie półfinał, a kolejne soboty po tym 1/4 finału będą już startowały rozgrywki czwartej ligi. No będzie 21 zespołów, będzie 17 terminów do rozgrywania meczy jesienią i 3 kolejki będą przełożone na rundę jakby wiosenną i one jakby dopiero podsumują rozgrywki, można powiedzieć, właśnie tej pierwszej rundy z podziałem na 1-7 zespoły właśnie zajmujące te miejsca i od 8 do 21 będą o utrzymanie pozostałe zespoły rozgrywać mecze na wiosnę. Tyle, że ta pierwsza siódemka rozegra 12 meczy na zasadzie mecz i rewanż, czyli jeszcze raz łącznie 3 chyba mogą zespoły między sobą rozegrać mecze, a ta dolna tabela no to już rozegra tylko po jednej kolejce jako właśnie w formie rewanżowej. No tutaj mały ukłon jakby w stronę, jak już też wcześniej było tutaj, wierni kibice czytają oczywiście na stronach naszego klubu, no była ta też zagrożenie, że może od 6 do 8 zespołów spadać przy awansie 4 zespołów z 5 ligi, no tutaj jednak będzie mały ukłon w stronę czwartej ligi, czyli mistrzowie piątych lig uzyskają bezpośredni awans, a zespoły z drugich miejsc do tej pory awansujące rozegrają baraż z 2 jakby zagrożonymi najwyżej w tabeli zespołami o tą czwartą ligę, czyli ewentualnie przy tych 8 zespołach spadkowych no te 2 najwyżej w tabeli rozegrają jeszcze mecz ostatniej szansy właśnie z wicemistrzem tych 2 grup piątej ligi. Jak obecnie trenujecie? Jak to wygląda? Oczywiście treningi teraz już troszeczkę poprawiły się organizacyjnie w związku z wprowadzeniem jakby już tych, czy odmrożeniem tych obostrzeń. Wiadomo, że na pełnowymiarowej murawie tutaj możemy już w pełnych grupach trenować, to co na pewno ucieszy trenera. Jesteśmy też po rozmowie z zawodnikami. No muszę powiedzieć, że większość zawodników zadeklarowało chęć gry na przyszły sezon. Oczywiście no, też jest uzależnione to od budżetu. Mam nadzieję, że tutaj nasze lokalne instytucje nie odmówią nam tego wsparcia również na tę drugą część naszego tutaj roku, no bo to będzie też ważny właśnie ten okres letni, żeby się przygotować do rozgrywek i te 17 kolejek jesienią, które nas tutaj czeka, no rozegrać w jak najlepszym stylu, aby no nie być zagrożonym przynajmniej spadkowym, a wiadomo, że najłatwiej grać jednak w tej grupie 1-7, bo można też na wiosnę wtedy ogrywać ewentualnie właśnie wychowanków, których tutaj mamy coraz liczniejszą grupę, która mam nadzieję zasili tą drużynę seniorów w najbliższej przyszłości. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu starostwo przekazało miastu kilka odcinków ulic. To już kolejny etap zmian w układzie komunikacyjnym Inowrocławia, tym razem związanych z oddaniem drugiego odcinka obwodnicy. Wcześniej powiat przejął kilka dróg wojewódzkich. Tymczasem w zeszłym tygodniu miasto otrzymało następujące odcinki: ulica Miechowicka na odcinku od ulicy Poznańskiej do ulicy Szymborskiej, ulica Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od ulicy Toruńskiej do Jacewskiej, ulica Szymborska od ulicy Górniczej do ulicy Wielkopolskiej i ulica Wielkopolska na odcinku od ulicy Szymborskiej do Marulewskiej. Inowrocławska Straż Miejska nie narzeka na brak zajęć. Municypalni interweniują w wielu sprawach, o czym rozmawialiśmy z Sylwią Przebieracz, kierownikiem referatu prewencji Straży Miejskiej. No właśnie, otrzymujecie sporo ostatnio zgłoszeń dotyczących młodych zwierząt, tak?
Tak, otrzymujemy zgłoszenia właśnie dotyczące ptaków podlotów najczęściej, jak i również innych takiego typu jak jeże, sarny. Pamiętajmy o tym, że jeśli jest to podlot ptaka, czyli młody, opierzony już ptak, on sobie na pewno sam poradzi. Dlatego, że dorosłe ptaki pilnują takiego ptaszka, który się rozwija, który wchodzi w to środowisko i nie zawsze właśnie dobrze jest oddawać takiego ptaka, ponieważ robimy mu tym samym krzywdę. One czują się w swojej naturze najlepiej i powinniśmy właśnie takie ptaszki zostawiać. Kiedy takie zwierzę potrzebuje pomocy, to też pomagacie? Jeśli jest ono ranne na przykład, potrzebuje wówczas pomocy weterynaryjnej, jak najbardziej należy to zgłaszać, wówczas pomożemy. I co potem dzieje się z takim zwierzątkiem? Zawozicie do schroniska? Tak, zawozimy do schroniska, jest zaopiekowane przez weterynarza, udzielona zostaje mu pomoc i jeśli jest to dzikie zwierzę i dojdzie do siebie, jest wypuszczane na wolność. No tak, zaczęliśmy od zwierząt, ale gro waszych interwencji związanych jest jednak z działalnością człowieka. Niektórzy mają rzeczywiście dużą wyobraźnię. Ostatnio mieliście pewną nocną akcję z ogniskiem w tle. Tak. Strażnicy, którzy pełnili służbę w Parku Solankowym, zauważyli dwóch mężczyzn, którzy rozpalili sobie ognisko zawałem przytężni solankowej. Ognisko należało natychmiast ugasić, no a mężczyźni zostali ukarani mandatem karnym. Był też mandat za rozpalanie ogniska na ogródkach działkowych? Tak, w tym samym dniu mieliśmy wcześniej zgłoszenie, że zostają tam spalone odpady roślinne. Ta interwencja również zakończyła się mandatem karnym, ponieważ trzeba pamiętać, że nie wolno spalać odpadów roślinnych. Można je wrzucać do kontenerów ustawionych na terenie miasta, są to tak zwane mini przoki i tam należy pozbywać się tych odpadów. Należy również dodać, że jest susza panująca i no, takie działania są dodatkowo jeszcze niebezpieczne. Przy okazji oczywiście cały czas prowadzicie kontrolę też związaną z innymi dziedzinami, czy to parkowanie, prawda? Obecnie zajmujemy się przede wszystkim działaniami związanymi z koronawirusem. Jeśli chodzi o gromadzenie się, wiadomo, te obostrzenia są cały czas tutaj znoszone i dostosowujemy oczywiście tutaj swoje działania do tego, natomiast sprawdzamy, zajmujemy się też spożywaniem alkoholu, bo to teraz w obecnym okresie już ciepła, są bardzo częste interwencje, jak również osobami, które leżą na ulicy, osobami nietrzeźwymi, również mamy mnóstwo takich zgłoszeń. Tutaj na szczęście też pomagają i zgłoszenia mieszkańców, ale także monitoring. Jak najbardziej. Operatorzy monitoringu obserwują i jeśli zauważą sytuacje właśnie związane ze spożywaniem alkoholu albo na przykład jeśli ktoś leży na ławce dłuższy czas, no sprawdzamy i interweniujemy. Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu Dorota Drobnik-Stefańska otrzymała nagrodę od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Marszałek przyznał nagrodę za szczególne zasługi dla rozwoju czytelnictwa, promocji literatury i bibliotek. Na początek gratulacje, bo to ważne wyróżnienie dla naszej biblioteki. No i trzeba podkreślić, że Inowrocławska Książnica to taki poważny ośrodek kulturalny w naszym mieście. Tu naprawdę sporo się działo w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, w ciągu ostatnich lat. Właściwie nie ma tygodnia, żeby nie było jakiegokolwiek wydarzenia kulturalnego. No przede wszystkim bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim za tę nagrodę, bo właściwie ona przypadła też w takim roku szczególnym dla nas, bo obchodzimy 90-lecie istnienia pierwszej publicznej biblioteki na terenie miasta Inowrocławia. Uroczystości co prawda miały się odbyć w kwietniu, ale ze względu
względu na COVID-19 nie udało się ich przeprowadzić, ale świętujemy cały rok i ta nagroda, pomimo że jest skierowana do mnie, ale jest to uhonorowanie właściwie pracy wszystkich bibliotekarzy, którzy na co dzień no, bardzo starają się, aby właściwie wszystkim oferować coraz to nowsze propozycje, aby wszyscy dobrze się czuli w bibliotece i chętnie do nas przychodzili i z tego bardzo się cieszę, a myślę, że grono naszych sympatyków jest bardzo duże i będziemy tak dalej, myślę, działać, aby coraz więcej ludzi chciało do nas przychodzić. No właśnie, trzeba podkreślić, że ten zawód bibliotekarza na przestrzeni kilku lat on się bardzo zmieni, bo teraz bibliotekarz to musi być wszechstronnie uzdolniony człowiek, bo tak i trzeba pisać projekty, i trzeba wystąpić, i opowiedzieć, i przedstawić różne kwestie. Dokładnie, dokładnie. Właściwie bibliotekarz musi się poruszać w różnych dziedzinach, musi być marketingowcem, musi, tak jak pan, nawet dobrze pisać, bo trzeba to, nawet wszystkie projekty trzeba też dobrze uzasadnić. I właściwie no, w porównaniu z tym, co było kiedyś, tak jak działała biblioteka, właściwie ograniczała się tylko do wypożyczania książek, to teraz biblioteki stały się takimi centrami kultury i to dosłownie, bo działalność taka kulturalna, to edukacyjna, kulturalna, to w naszym przypadku właściwie 70% naszej całkowitej działalności. Oczywiście zawsze będzie to wypożyczanie, ale proszę też zauważyć, jak się zmieniło to wypożyczanie, bo to nie tylko książki, teraz e-booki, książka elektroniczna, audiobooki, filmy, koncerty nagrane na płytach, także różnego rodzaju materiały. No bardzo, bardzo biblioteki w ostatnim czasie się zmieniły, no a my również staramy się jakoś podążać za tym trendem i myślę, że nam się z dobrym skutkiem nam się to udaje. No, zdecydowanie tak. Plany na ten 2020 rok były wielkie, no ale niestety przyszła epidemia i trzeba było to wszystko zmienić. Chociaż pewne projekty chcecie wdrożyć. Tak, właściwie nie zrezygnowaliśmy. Dostaliśmy dofinansowanie na 6 projektów i z żadnego projektu na dzień dzisiejszy nie zrezygnowaliśmy, bo stwierdziliśmy, że tak jak i inne instytucje, troszkę zmodyfikowaliśmy te projekty. Część z tych imprez, które miała się odbyć stacjonarnie, odbywa się wirtualnie w internecie, a myślę, że może jesienią uda nam się też część z tych naszych działań zorganizować już normalnie, tradycyjnie, tak jak to było kiedyś. Także właściwie z żadnego projektu nie zrezygnowaliśmy. Rozpoczynamy projektem dziecięcym. Moc przyciągania do czytania. W ramach tego projektu już 7 czerwca będzie można obejrzeć na naszej stronie internetowej i Facebooku przedstawienie baśni o rycerzu bez konia. Przedstawienie to zostaje, właściwie będzie dostępne przez 3 godziny 7 czerwca od godziny 17 do 20. Zachęcam wszystkie dzieci z rodzicami, aby go obejrzały. Jest to też takie niecodzienne, bo jest to teatr marionetkowy, więc przyzwyczailiśmy tutaj dzieci do występu aktorów, a w tym wypadku są to marionetki. I z tego co wiem, to przedstawienie też jest takie z humorem napisane, więc zachęcam wszystkich do obejrzenia. Jeszcze chciałem zapytać o coś, co najbardziej mimo wszystko kojarzy się z biblioteką, czyli o same książki. Zakupujecie nowości, odpowiadacie za zapotrzebowanie mieszkańców, czytelników. Książki zawsze będą najważniejsze w bibliotece. Bez książek my bardzo ubolewaliśmy, jak biblioteka była nieczynna, bo właściwie biblioteka bez czytelników nie istnieje. I od tego 4 maja, kiedy się otworzyliśmy, to czytelnicy chętnie przychodzą. Może nie tylu, bo jeszcze część z nich może troszkę tak się obawia, ale mamy, pierwszy dzień było bardzo dużo, ale teraz systematycznie ludzie wpuszczają. Oczywiście kupujemy wszelkie nowości, staramy się ich kupować jak najwięcej, też odpowiadać na zapotrzebowania czytelników, aby oni mieli co czytać. A co lubią czytać? Oj, no to jest taki standard właściwie, jak i wszędzie. Kobiety, romanse i obyczajowe, dużo też biografii.
a mamy mężczyźni, no dużo też literatury takiej kryminalnej, sensacyjnej, ale też dużo biografii właśnie, tak jak powiedziałam. To jeszcze wielu udanych imprez i wielu czytających. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Zapraszam wszystkich do odwiedzania, do biblioteki. Proszę też śledzić na bieżąco naszą stronę. Tam, tak jak powiedziałam, większość imprez teraz jest wirtualna, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Państwowa Szkoła Muzyczna rusza z rekrutacją. Placówka zaprasza do siebie uczniów w wieku od 6 do 21 lat. Szkoła proponuje naukę na kilkunastu instrumentach. Panie dyrektorze, no Państwowa Szkoła Muzyczna w Inowrocławiu słynie z tego, że ma wspaniałych muzyków, ale ci muzycy zaczynali grać wiele, wiele lat temu, od najmłodszych lat. No i my właśnie teraz zachęcamy tych najmłodszych, żeby zgłosili się do szkoły, bo warto, prawda? No, w warunkach obecnych jest to dosyć kłopotliwe robienie właściwej rekrutacji, która powinna być rekrutacją bezpośrednią, ale forma, którą przyjęliśmy i dziękuję tu telewizji Inowrocławskiej, że podjęła ten trud. Oczywiście rekrutacja się odbywa w formie możliwej i zachęcam wszystkich młodych ludzi, którzy chcieliby do szkoły muzycznej trafić, bo warto. Z zewnątrz można zobaczyć budynek przy ulicy Kilińskiego 16, a póki co na razie do budynku wejść nie można. Mhm. Kogo szukacie? To znaczy muzyków, przyszłych muzyków w jakim wieku? Najlepiej zacząć naukę w wieku 7 lat, bo rozwój dziecka tak na to wskazuje i to jest taki najlepszy czas do uczenia, do zainteresowania instrumentem. Zdarzają się dzieci jak zawsze różne, ale w każdym dziecku drzemie i są jakieś predyspozycje. Mhm. I oczywiście trzeba sprawdzić, na razie nie możemy. Egzaminy będą w tym roku, jakoś pod koniec czerwca, na pewno już bezpośrednie, bo taka możliwość już istnieje. I zapraszam wszystkich młodych, młode osoby, mamy, żeby spróbowały swoich sił również, bo to jest dosyć duża odpowiedzialność dla rodziców i obowiązek, ale proszę Państwa, warto, bo kształcąc się muzycznie, kształcimy się również ogólnie. Rozwijamy swoje predyspozycje nie tylko muzyczne, ale też intelektualne, pewną obowiązkowość, stosunek do życia jest zupełnie inny po skończeniu takiej szkoły. A kto decyduje o tym, na jakim instrumencie gra taki młody muzyk? Najlepiej, gdyby podecydował to młody człowiek. Słyszeliśmy przed chwileczką, że ona sama już wiedziała, na czym chce się uczyć. A jeżeli jest wątpliwość, a tylko jest chęć, to my próbujemy dopomóc dobrać instrument właściwy. Do kiedy trzeba się zgłaszać? Teraz? No najlepiej jak najwcześniej, już mamy koniec maja, czerwiec, więc egzaminy będą gdzieś pod koniec czerwca, tylko elektroniczną, jest wszystko na stronie szkoły. A później ta nauka jak wygląda w tygodniu? No w tygodniu zajęcia z instrumentu są dwa razy w tygodniu, natomiast są jeszcze zajęcia ogólnomuzyczne, tak ogólnorozwojowe powiedziałbym. No ale to się kształtuje nie tylko artysta jakiś młody, ale też kształtuje się zupełnie inny człowiek, z inną wrażliwością, odpowiedzialnością, ale też i też intelekt jest zupełnie inny, ponieważ muzyka jest czymś abstrakcyjnym, tak jak z matematyką. Powtarzam, że Einstein był niezłym skrzypkiem. No i też nauka na gry na instrumencie później daje różne możliwości, bo i też uczestnictwo w różnych wyjazdach, warsztatach, tak jak tutaj Zuzia nam wspominała. No tak, no to jest kontakt już z pedagogami akademickimi. No wchodzimy w zupełnie inny świat. Jak to kiedyś świętej pamięci dyrektor Żyliński, liceum tutaj imienia Kasprowicza, powiadał, że nasi uczniowie, którzy równolegle chodzili do szkoły jego, powiadał, że są jakby dwa lata starsi, jakby dojrzali społecznie. To naprawdę warto, zachęcam. To warto, tak, bardzo zachęcam. O tym, że warto uczyć się grać na instrumentach, przekonała nas Zosia Rejnowska, uczennica szkoły muzycznej. Z nami Zosia, ty już od kilku lat uczęszczasz do Państwowej Szkoły Muzycznej. Tak, gram już 3 lata i bardzo mi się to podoba. Ciekawa historia w ogóle z samym początkiem. Jak to się wszystko zaczęło?
Byłam w Solankach z mamą i babcią, no i taka pani grała na skrzypcach, a ja usiadłam na ławce i chciałam słuchać. Stałam tam chyba godzinę i dopiero jak sobie zrobiła przerwę, mogłam odejść, bo tak mi się podobało. I od tego czasu zaczęłam wołać, że chcę na skrzypcach grać. I tak to się wszystko zaczęło. W ogóle trudna jest gra na skrzypcach, jak myślisz? To zależy, ile się już gra i czy ma się talent też, no bo jak się nie ma talentu, to też za bardzo nie idzie. Ale rozumiem, daje to dużo radości. Tak, bardzo dużo. No, zachęcamy właśnie młodych, przyszłych muzyków, żeby tutaj przyszli, zgłosili się, grali, uczyli się grać. To bardzo fajne, prawda? Ty bierzesz udział w różnego rodzaju wyjazdach, warsztatach, opowiedz o tym. Tak, biorę udział w konkursach, warsztatach. Ja w ogóle lubię scenę, więc to jest mój żywioł. I gdzie siebie widzisz, powiedzmy, za kilka, kilkanaście lat? Chcesz grać zawodowo, czy tak dla przyjemności? Ja chciałam być kardiochirurgiem, chciałam być skrzypaczką i jeszcze mam dużo innych pomysłów, ale chciałam też grać na skrzypcach, żeby uspokajać ludzi przed operacją. O proszę, to naprawdę niezły cel, świetny pomysł, a tutaj sama nauka bardzo przyjemna, mili nauczyciele, prawda? Tak, pan dyrektor dba, żebyśmy mieli dobre instrumenty, pani nauczycielki są bardzo miłe i panowie też. To wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń. Dziękuję. Ich pasja to kolarstwo, dlatego postanowili stworzyć specjalną grupę pod nazwą No to Jadzim. No właśnie, to wyjdźmy od tej nazwy, No to Jadzim. Trochę po kujawsku, jak to się zaczęło, skąd pomysł na taką nazwę? Zaczęło się wszystko od wyścigów. Z kolegą Michałem się spotykaliśmy zawsze na wyścigach, więc on tutaj jako rodowity, powiedzmy, inowrocławianin wyszedł z taką propozycją. Będzie nas więcej, będziemy jechać szybciej, no to jadzie. I stąd to weszło tak właśnie. No i rzeczywiście jeździcie, bo już za sobą macie ładne kółko wokół Gopa. Tak, mieliśmy właśnie w niedzielę takie oficjalne otwarcie. Tak późno, bo mieliśmy przełożyliśmy to na czerwca, na koniec maja właściwie, bo miało być otwarcie oficjalne w marcu, ale pandemia jednak mimo wszystko tutaj wstrzymała nam jakieś tam przygotowania i no i na tyle. Ilu kolarzy jest w grupie? Wie pan co, to jest rotacja w tej chwili, bo przyjmujemy w tej chwili cały czas. Ktoś się zjawia. Ze mną panowie tacy też przyjeżdżają ze Żnina, więc na razie są na takiej macaniu, że tak powiem, drużyny, czy się nadają, czy się nie nadają. Ale myślę, że jestem dobrej myśli, bo byli na dwóch treningach, więc wydaje mi się, że przystąpią jednak na... No właśnie, zapraszacie kogo? Kto może z wami jeździć? Każdy. Jeżeli ktoś ma dwa kółka, zapraszamy, dostosowujemy tempo do każdego zawodnika, więc robimy nieraz dwie grupy. Jeżeli jest silniejsza grupa, to jedzie sobie swoim tempem, słabsza grupa jedzie takim przystępnym. Ale warto mieć rower, ale szosowy, bo inaczej ciężko będzie zdążyć. Ciężko by było zdążyć rzeczywiście na innych rowerach, ale to żaden problem. Jakoś tam zawsze się możemy dostosować do pewnych sytuacji i mamy się tym bawić. No, jesteście grupą amatorską, ale koszulki trzeba przyznać profesjonalne. Zgadza się. Kolega Michał, nie wiem skąd on zdobył tą firmę, zamówił nam te koszulki, no super, spodenki tak samo, więc no nic dodać, nic ująć, rękawiczki, cały strój profesjonalny, kolarski. Cel w ogóle to? Propagowanie, tak, sportu przede wszystkim, no i taka aktywność na świeżym powietrzu to jednak człowieka inaczej tak motywuje do różnych innych sytuacji. Piękna sprawa, ale to od razu muszę też zapytać o plany, bo na pewno jakieś plany w głowach waszych się rodzą. Myślę, że tak, że to pomalutku samo przyjdzie. Najpierw musimy poćwiczyć, jakąś selekcję zrobić też, bo jednak na zawody jakiekolwiek byśmy jechali, no to wybierzemy z tych mocniejszych. No każdy może jechać, tylko kwestia jest tego, że
może uda nam się coś wygrać drużynowo. Mówią w grupie raźniej, jak wygląda kwestia bezpieczeństwa? Wybieracie drogi, nie wiem, bardziej bezpieczne, czy też mocno zwracacie na to uwagę już w czasie jazdy, żeby rzeczywiście nie doszło do jakichś nieprzyjemnych sytuacji? Prawda, jesteśmy grupą amatorską, więc nie staramy się jeździć jakoś nonszalancko. Staram się jeździć po takich drogach bardziej wyłączonych z ruchu. W niedzielę rano, więc to też ten ruch jest jakoś tam ograniczony. No tyle. Mhm. To jeszcze, gdzie można was znaleźć? Bo wiem, że macie też profil na Facebooku, tak? Tak, mamy profil na Facebooku, ale w każdą niedzielę staram się spotykać na Orlenie w Pakości. To jest taka nasza baza, gdzie można nas spotkać o godzinie 10 w tej chwili, co niedziela. Ile tak przejedziecie jednego dnia? Jeździmy pod danych zawodników. Jeżeli mamy słabszych zawodników, to jedziemy z 50 km, 40. Dopasowujemy ten dystans do sił poszczególnych zawodników. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.